Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w życiu YouTubera. To jest mój kanał, moi drodzy. 202 subskrybentów, 862 odsłony, zarobiłem 1 dolara. Na tym żeśmy skończyli ostatnio. Nasz brodaty bohater właśnie wraca ze szkoły. Niedługo będzie miał test. Myślę, że jeszcze warto by się było pouczyć, ale chyba przyśpię. Chociaż w zasadzie jestem taki dosyć wypoczęty, nie? Dobra, to idziemy jeszcze pouczyć się. A tymczasem będziemy sobie przyglądali, jak wygląda sytuacja mojego czwartego gameplayu od Half-Life 2. Wydaje mi się, że muszę sięgnąć też po inne gry, ale mam pieniądze, bo ostatnio pracowałem na Mini. Spróbujmy kupić sobie coś nowego. Zobaczymy, co jest w grach, co jest na najlepiej się sprzedaje. Liga Gigantów. Okultystyczne małpy. To wszystko na peceta, a najlepiej... najlepiej oceniane. Liga Gigantów. Karaoke, ogłuszające karaoke, zabójczo ogłuszające karaoke. No mi się podoba ta Liga Gigantów. Chyba kupię sobie. Dobrze, no może się prześpię. Mamusia zrobi kanapki. Tak zrobimy. Prześpimy się. Jest nowa gra, na moją bułeczkę trafiła. Szybko biegiem, biegiem do mamusi i zjeść coś. A potem zrobimy nowe wideo, na którym nabijemy całą masę subskrypcji nowych i widzów i... Szkoda, że nie ma takiej opcji, żeby... A zaraz, może wśród tych opcji, tych kart trafią się na przykład niezwykle wulgarne przestępstwa albo coś. Znaczy przekleństwa. Ja chyba za duży jestem, mogę być taki mniejszy. Wszystko powinno być cacy, nie? O, to zatem, proszę państwa, nasz nowy, jeszcze nieukształtowany YouTuber. Niska rozdzielczość ciągle. Gameplay z League of Gigantów. No dobra. Tu można odebrać nagrody. Bardzo dobrze. Właśnie zdobyłem punkt talentu. Co jakiś czas mogę... w każdym nieparzystym poziomie. Mogę wydać jeden punkt i tworzyć nowe wideo i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz tworzymy... Więc tak, na początek przywitamy się machaniem. Okej. Kolejna sprawa. Radosny wyraz twarzy, pewnie, że tak. To cały ja. Co dalej? Znowu radosny wyraz twarzy. O mój Boże. Ale już mogę takie kręcić filmy, które składają się z trzech części. Ale nie mają końca. Nie mam żadnego pożegnania tutaj. No dobrze. Nie potrafię się jeszcze pożegnać, jak należy. No to jest kwestia na pewno praktyki. Boże, 12 godzin renderowania, 12 godzin uploadu. Ale dobrze, no. I też nie wykorzystałem swojej kreatywności do końca, nie? Ale zainteresowanie ogromne, 66%. Jakość kontentu 74%, rekord nowy i edycja 51%. Nowe poziomy w edycji wideo, w postprodukcji, jak najbardziej, jak najbardziej. I nawet nieźle sobie radzę z aktorstwem. To pomyślę. O Jezu, nie. Tylko mi się nie psuj komputerze. O nie. Naprawa. Pewnie trochę potrwa, co? Dobra, nie chcę na to patrzeć. Idę się uczyć. Kurde, 20 dolców poszło. Nie mogę wyjść, jak ten facet tu pracuje. O, rany boskie. Okej. Dobra, trzeba by się wybrać do sklepu po upgrade'y. Tu mogłem różne rzeczy kupować. Jezu, 250 dolarów następny upgrade. Co ja mogę kupić za te 40 dolarów? Kupiłem sobie fajny mikrofon i lepszego nie kupię. Może kamerkę internetową? Jezu, całe 30 baksów. No ale dobrze. Czuję, że zamiast studiować, to ja pójdę do pracy. O nie, czeka mi czyszczenie butów przez 4 godziny. No ale czego się nie robi dla kariery YouTubera? Czego się nie robi? Dobra, gameplay Ligi Gigantów nie najgorzej oceniony. 3 na 2 jest ok. O, mamusia przyszła, ciekawe po co. Jest nowa kamerka.
O! Bardzo dobrze uczyłeś się. Jeżeli będziesz nadal się tak uczyć, to może dostaniesz prezent. Ciekawe jaki, mamo, powiedz. Hello! No rok, ja cię nie podejrzewałem, ale to... Coś chce ta ode mnie... Hej! Co? A, muszę nagrać gameplay okultystycznych małp. Ale ja nie mam tej gry, to ja mam ją kup... O. Dostałem, kupiła mi. No i dobrze, to mi się podoba. O, tańczące przywitanie. Mam nową umiejętność. Aha, wydajmy to. Co my tu mamy? Pierwsze wrażenie. O, nagraj swoje pierwsze wrażenia, żeby dać swoim widzom... No okej, okay, czyli takie pierwsze wrażenia. Będę mógł robić nowe wideo. Ale muszę nagrać gameplay okultystycznych małp. Przed 27 stycznia. To musiałbym nagrać dwa pierwsze wrażenia i potem... Tak. Dobrze. Czyli muszę nagrać pierwsze wrażenia, a potem gameplay, tak jak sobie dziewczyna życzyła. Zobaczymy jak w kalendarzu. Moja szansa na zdanie testu jest nie najgorsza. 31 stycznia zdajemy ten, a to już jest 22. Mamo, kanapkę! Kanapkę, proszę! Patrzcie! Moja Liga Gigantów $6 zarobiła. Niedługo nie będę musiał chodzić do pracy. $6 na dobę to już nie jest zły zarobek, moi drodzy, no. Dla młodego człowieka, który jeszcze studiuje. Kreatywność mi również wzrosła. Okej. Mam talent. Dobrze, dobrze. Szybko, szybko, szybko. Nowe wideo. Okultystyczne małpki. Pierwsze wrażenia. Zacznijmy. To jest chyba nowy tytuł, więc... niska rozdzielczość niestety. Bez filtra. Dobra. Pierwsze wrażenia okultystycznych małp. O nie, tracę subskrybentów. Muszę więcej robić wideo? Jezu. Dobrze, zaczniemy intro z logiem na początek. To jest dobry start ciekawego wideo. Teraz zabójcze spojrzenie, czy radosny wyraz twarzy. Jako, że to są okultystyczne małpy, to zabójcze spojrzenie. I komentarz niezwiązany z tematyką. Tak, to w sam raz dla mnie. To cały ja, moi drodzy. Oto, proszę Państwa, zaczniemy w ten sposób. Dalej historia potoczy się tak i zakończy tutaj. Dołożymy tytuł i delikatny fokus. 12 godzin uploadu, 10 godzin renderowania. Zainteresowanie minimalne. Ale jakość wideo wzrosła. O, jakieś słabe levele. Widocznie ten okultystyczne małpy to nie był nowy tytuł, a ja robię pierwsze wrażenie ze starej gry. No dobrze. Dobrze, ale spokojnie. Muszę się szybko pospieszyć, się bardzo, i nagrać gameplay zgodnie ze zleceniem. Mam takie zlecenie. I opublikować. Nie wiem, czy komputer mi wyrobi okultystyczne małpy. Gameplay. Nie, nie da rady. To się nie uda, bo komputer cały czas jeszcze będzie wysyłał. Musimy pójść na uczelnię najpierw. O tak. Na uczelnię, a potem będziemy tworzyli wideo. 27. No to mam jeszcze 3 dni. Powinienem zdążyć, nie? Całą dobę mi się renderuje, a potem wysyła film. Jezu drogi. Zrobiłem film z gry, która jest stara. Pierwsze wrażenie z Gothica. O Boże, patrzcie ile palców w dół. YouTubery popełniają błędy, no co tu zrobić? Okej. Zaraz, kontynuuj. To będzie pierwszy gameplay, ale... Coś tutaj jeszcze mamy? O, nagrody. Ale to sobie zaraz sprawdzimy. Przywitanie na serio. Cześć, witam Państwa bardzo serdecznie. Chyba tak miało być, nie? Potem co? Komentarz profesjonalny. Proszę Państwa, takie gry to żeśmy widzieli już wiele lat temu i nadal są popularne. Wystarczająco? Ja mam 7 punktów kreatywności. Teraz kamera zostanie podwojona, ale nie mam żadnej opcji z kamerą, więc... radosny uśmiech. Okej, koniec. Aha. Zrobimy to... Tak.
Może tak, dołożymy tytuł. Poprawimy kolor. Znowu nas czeka 24 godziny renderingu i uploadu. Ale zainteresowanie jest ogromne, 66%. Jakość kontentu, tak, że rekord pobiłem. No to poszło teraz. To wideo może mi zarobić nawet kilka dolarów. Nie chcę się chwalić, ale jak sobie rzucimy okiem na moje dokonania... najpopularniejszy film... To okultystyczne małpy zarobiły 3 baksy. I miały 2000 odsłon, to jest zaledwie... To jest na Boga, no raz, dwa, trzy, no ile, z 10 tych gameplayów na grę? Ale Liga Gigantów pobiła wszelkie rekordy. 1000 subskrybentów! Trzeba iść za ciosem, trzeba nagrać kolejny odcinek Ligi Gigantów. I 7 dolarów zarobiłem. No okej. Jak z nauką, ile mi tam zostało? No jeszcze można by trochę, dobrze, i tak teraz się będzie renderowało, więc... Pójdziemy do szkoły. O Boże, jak to się powoli renderuje. Mamo, kup mi nowy komputer! Subskrybentów chyba ubywa. Czekają na Ligę Gigantów, a ja nie mogę nic robić. Okej, poszedłem do szkoły, dostałem za to nagrodę. Jestem tak. Jestem edytorem, który nie odpoczywa. To znaczy robię cały czas wideo. Jezu, to się ciągle renderuje. Pójdziemy jeszcze do pracy, może zarobię na nowe podzespoły. Okej. Będziemy myli samochody. Kto wie, może poznamy tam piękną właścicielkę drogiego samochodu, której umyję ten samochód tak, że będzie błyszczał i ona będzie mnie sponsorować i nie będę mógł robić tylko YouTube'a. O Boże, serious comment, czyli komentarz... O, oh, hello. O, coś znowu chce ode mnie ta dziewczyna. Co ty... O, na spotkanie YouTuberów mogę się udać, tylko potrzebuję 100 dolarów. Jezu, drogi, 100 dolarów? Wyjściówka. Okej. Okay. Teraz pamiętam, kiedy miałem już swój pokój, zdecydowałem się trochę w nim pozmieniać, poustawiać, porobić pod siebie. Znaczy, zrobić pod siebie ozdoby, nie? Okej. Go shopping. No i teraz muszę... Potrzebuję 100 dolarów. Idea. Okej. Czyli musimy sobie udekorować pokój. Ramki na 25 dolarów. Come on, nie stać mnie. Niech będzie plakat. Dobra, a tutaj co mamy? Iść na konwencję, 100 dolców, Jezu drogi. A ile mi jeszcze zostało? Game World. Jezu, 100 dolarów, no nie stać. A dostanę punkty doświadczenia za to. Mama? Jak to w ogóle nie studiowałem? Przecież cały czas siedziałem na uczelni. Mamo! Boże drogi, niewiarygodne. Jest plakat. Patrzcie, 12 dolarów, okultystyczne małpy. Kurde, jak mama ciśnie, że nie byłem w pracy. Martwi się pewnie, no. Znaczy, nie byłem w szkole. To nawet bez śniadania pójdę teraz. O, mamy nową kartę. Intro muzyczne, doskonale. A tutaj co dostałem za nowy level? Co to ma być? Nowe 3 karty. Mam nowe te, mam no więcej mocy kreatywnej. Tracę subskrybentów, no litości, no co mnie... No przecież muszę trochę się pouczyć, postudiować. Jezus Maria, ludzie w ogóle nie... Nie mają wyrozumiałości za grosz. Egzamin lada moment. Jeszcze ten konwent. Dobra, o 102 dolary, to jesteśmy na dobrej drodze. Zrobimy nowe wideo. Świetnie się sprzedało, co ostatnio? Liga Gigantów. Zróbmy gameplay, bo pierwsze wrażenia to już chyba trochę za późno. Tym bardziej, że gameplay już był, więc... Jedziemy z tym koksem. Liga Gigantów numer 2. 19 tysięcy odsłon. O kurde, no na przywitanie jakby... Te ikonki oznaczają, muszą odpowiadać tym, żebyście dostali dodatkowe punkty, więc na dzień dobry się tańcząco... To tak jak w pierwszym odcinku tej serii, zatańczyłem na początek, to jest takie właśnie tańczące przywitanie. Komentarz, to żadna z tych ikon nie pasuje do tego, więc możemy sobie wybrać coś, byle coś. Weźmy sobie śmieszny komentarz.
Ja nie umiem śmiesznych komentarzy, ale... No nie, znowu. To dajmy sobie nieśmieszny komentarz, to akurat umiem. O, podwojone zostanie i wideo tutaj. Okej. Okej. Udźwiękowienie tego wideo jest na bardzo wysokim poziomie. To jest początek. Potem poszło w ten sposób i tak. O, tu nie pasują do siebie, musimy to jakoś zmienić. Zrobimy to tak, żeby zielone, żeby jakoś to wideo się trzymało ten. Bo kolejność jest nieważna, jak się okazuje. Istotne jest tylko to, żeby te klipy były za 13 godzin, 16 godzin uploadu. Kurde, muszę kupić... Mamo! Ale mam nowy rekord video quality. Nowy rekord edycji. Muszę lepszy sprzęt, no. Może jak będę dobrą ocenę miał, to mama mi kupi nowy komputer. Opublikujmy to wideo. A ty jesteś dziewczyną czy chłopcem? Wyglądasz mi na nie wiadomo co, więc nie, dziękuję. Nie chcę z tobą czatować. Tym bardziej, że mój komputer jest... zajęty. Dobra, idźmy się jeszcze pouczyć. I potem jeszcze do pracy. Mnie stać prawie na ten. O Jezu, chciałem kupić bilet. Na konwent. Nie wiem, kiedy dokładnie jest. A 10 lutego. Jest. Mamy bilet na konwent YouTuberów. Ej, gdzie idziesz? Na egzamin. Jezu, taki zmęczony. Okej. Okay. Nie możesz pożyczyć sąsiedzi gier żadnych ode mnie. O. Subskrybenci nie byli zadowoleni. B. Dostałem B. Czyli bardzo dobrze, niesamowicie, niesłychanie. Szkoda, że nie A. Mogło być też B+. 25 dolarów mama mi dała nagrody? Co ja mam z tym zrobić? O kurde, jeszcze... Dobra, prześpijmy się. Patrzcie, jeszcze się uploaduje. No co za szaleństwo. Wiecie co? Może poświęcę trochę swojej kariery i zajmę się pracą. No, przed myciem samochodów, żeby zupgrade'ować sprzęt, nie? Ale patrzcie, jak Liga Gigantów się ogląda. 1000 odsłon już. 2000! 3 dolary zarobiłem. 3000 odsłon! Kurde, ludzie lubią moją Ligę Gigantów. Dobry, muszę wbić te klocki. 5 dolarów, 4000 odsłon. Genialnie. Prześpijmy się. Zjedzmy szybko. Kanapkę. 7000 odsłon. 7300, 500. O Jezu. Robimy następny odcinek. To się ogląda jak... Jak? Sorry, o, chciałem powiedzieć, jak... Miałem zawsze jakieś takie zboczone skojarzenia. Co się dobrze ogląda, no? No, możecie odpowiedzieć na to pytanie w wolnej chwili w komentarzu. Liga Gigantów. No, ludzie uwielbiają Ligę Gigantów. Chyba zostanę prograczem tego. Tutaj gameplay jak najbardziej. Mam 16 kreatywnych punktów, to jest trzeci gameplay z tej gry. To nie jest tak dużo, nie? To nie jest jakaś nieskończona seria. Ja mam niektóre serie po 100 odcinków. Więc... takie chilloutowe przywitanie. Ej, się macie. Będziemy dzisiaj grali w grę. To jest tak? Więc mamy to na początek. Teraz radosny wyraz twarzy albo zabójcze spojrzenie. Zabójcze spojrzenie. Ej. Nie znaliście mnie od tej strony. A teraz taki poważny komentarz. Albo nieśmieszny. Nieśmieszny komentarz to bliżej do mnie. Okej. I teraz taki poważny komentarz. No, proszę Państwa, takich gier powinno być więcej. Deweloperzy naprawdę wiedzą, co robią. Czekam ze zniecierpliwieniem na kolejną odsłonę tej gry. Kurde, 5 punktów kreatywności nie spożytkowałem. Nie, dobrze. No też dużo zależy od tego, jakie karty wam się przytrafią. Nie zawsze można to ubrać tak, jakbyście chcieli. Okej. Okay. To jest, Jezus Maria, 10 godzin renderowania. No nie, komputer się popsuł znowu. Dobrze, że już kupiłem bilet. Cześć. Jesteśmy twoją firmą. Jeżeli zapłacę, to będę miał lepszy transfer. Akceptuję. Chyba będzie szybszy upload teraz. Boże. Nie, stać mnie na naprawę, dobra. Przy
przyjrzyjmy się ostatnim osiągnięciom moich filmów. 12 tysięcy odsłon miał Liga Gigantów. Będziemy szli w to. Kurde, zrobimy z tego taką serię, że cały YouTube zadrży. 200 łapek w górę, 5 na nie. Nie wiem, czy wiecie, jak jeżeli 5% jest dislike'ów pod filmem, to znaczy, że jest w miarę w porządku. Jeżeli jest powyżej, jeżeli jest 10%, to znaczy, że robicie coś źle. A jeżeli jest poniżej 2,5%, to znaczy, że idziecie w dobrą stronę. To moja osobista rachunkowość nabyta doświadczeniami przez ileś tam lat YouTube'owania. Więc tak. Ale powiedziałbym, że te małpy okultystyczne też 15 dolarów zarobiły. I przybyło mi 2000 subskrybentów od okultystycznych małp. To teraz muszę się zastanowić, co bardziej lubię, małpy czy giganty. I wybrać to, co się lepiej sprzedaje. No dobra. No muszą mi naprawić komputer. A, już naprawiają, dobra. Pójdziemy do pracy. Potrzebujemy lepszych podzespołów. O, 6 godzin dostarczania gazet. O, sam raz dla mnie za 30 dolarów. Kto wie, może mi będzie stać na lepszą klawiaturę. Mam nadzieję, że facet mi nie skasuje mojego kanału, kurde, przez przypadek. Dobra, jeszcze to się uploaduje. Jezu, przecież zapłaciłem za lepszy internet. O, zapomniałem kompletnie chodzić do szkoły. Przepraszam, mamo, mam egzamin. 28 lutego, Jezu, muszę nadrobić. Szanse na zdanie mizerne. O Jezus Maria, szybko do nauki. Zapomniałem, ten YouTube tak mnie pochłonął. Mamo, nie gniewaj się, już idę do szkoły, papa. Nie wiem, no tak, myślę, że tak należy, nie? Się tam znam na relacjach tego typu. Ja się po prostu uczyłem, nikt mnie nie pytał o nic. Że jakby szkoła zadzwoniła do mamy i powiedziała, pani syn nie chodzi do szkoły. Czy zdobędę kolejny poziom? Tak jest. I mam nowy talent. Casualowe granie. A co tu jest? Tu jest... O! Zdobywam 6% zrobienia pierwszych wrażeń, recenzji i unboxingów. Ale ja wolę casual gaming, szczerze mówiąc, niż takie recenzowanie. Okej. Co tutaj dostałem? Pewnie nowe gwiazdki. Czy, no wiem, no idę już... No, zjem tylko i idę się uczyć. No. Okej. 10 lutego idę na ten konwent. Zobaczymy, co tam będzie, czy będą jakieś sławy, jakieś gwiazdy. A tymczasem Liga Gigantów 4000 odsłon. Co tu się dzieje? No właśnie, idź coś... Aha, idź się uczyć. No dobra, potem się prześpisz, a potem coś zjesz i nagramy nowy gameplay okultystycznych małp. Nie? Nie muszę kupować na razie, no ale przydałby się nowe podzespoły, cholera do komputera. To może następna rzecz to będzie Go Shopping. Może są jakieś nowe mikrofony albo coś. 5800 subskrybentów. 6000 odsłon, ale to mniej. Spodziewałem się, że będzie szybciej rosło. Ale ten trzeci gameplay bardzo się spodobał. Zobaczymy, jak ten czwarty będzie wyglądał. Jak nie, no to okultystyczne małpy nam pozostają. Kupimy coś... Może coś ze sprzętu. O, już się ten... klawiatury... Jezus Maria, jakie to wszystko drogie. Myszki... Nowych mikrofonów nie ma, są nowe słuchawki. Ale kupimy sobie nową myszkę. To też zwiększy się moc przerobowa mojego sprzętu. O, zróbmy grę. Znaczy, nagrajmy gameplay. Małpy okultystyczne. Poprzedni gameplay nieźle się oglądał. Okej, kontynuujmy. To będzie drugi. Najwięcej subskrypcji zdobyłem na małpach okultystycznych, no. Na dzień dobry pomacham. Okej. O, teraz podwojone są wartości z wideo, ale ikonki nie pasują do siebie, to bym mógł zrobić tutaj dwa punkty. Już wolę tutaj profesjonalny komentarz. Co za niesamowite wyścigi. Moi drodzy państwo, co za niesamowite wyścigi.
Ostatnio widziałem takie w Need for Speed, tam, czy coś tam. Nie, to nie wyszło. Mam nadzieję, że tam w grze wyszło trochę lepiej. Mordercze spojrzenie. Co teraz? Radosny uśmiech, to zawsze mogę, ale to kurde nie wykorzystam swoich talentów. No i znowu, kurde, 9 punktów kreatywności zostało. No trudno się mówi. I znowu, kurde, muszę się nauczyć nagrywać końcówki tych filmów, bo nie umiem. A, 13 godzin i 16 uploadu. Czy ja zapłaciłem za ten internet? Cześć, zepsuł mi się komputer, czy możesz... Tak, możesz mi przysłać grę, oczywiście. O, Counter-Strike. Wow, kurde, zaraz zapuszczę wąsy i osiągnę sukces. Co my tu mamy? To chyba jest nowa myszka. Okej, okay, czyli będę dostany Counter-Strike'a. Dobra, pierwsze wrażenia, w porządku. Oto Jon. I tak mi komputer renderuje, to ja teraz pójdę do pracy. Znaczy, studiować, potem spać, potem jeść. Ale rzucimy sobie okiem na kanał i zobaczymy, jak się rozwija. Pora już kończyć. No i drodzy, kurde, subskrybenci, viewsy, wszystko rośnie. Dobrze, dobrze. No czeka to. Aha, to są ostatnie wideo. Zobaczymy, czy to jest... Czy ja się tu przesunąłem na tej liście? Niestety nie. Następny ma 200 tysięcy subskrypcji. Jak ja mam z nim konkurować? Ale ciągle Liga Gigantów, gameplay drugi, cieszył się największą oglądalnością. 12 tysięcy. A teraz okultystyczne małpy się renderują, zobaczymy jak się obejrzą, nie? No ale Counter-Strike, to coś czuję, że to będzie przyszłość mojego grania. Tak jest. No nic, moi drodzy. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie i do rychłego zobaczenia. 51 dolarów zarobiłem już na kanale. Nie jest mało. 5000 subskrypcji. Yeah. Trzymajcie się. Dzięki za lajki, za komentarze. Hej, hej.